Cześć wszystkim, znowu powiem 7, przeciąg świątyni złych żywiołów. Nie chciało mi się wracać do Nulb, przespałem się tutaj. Parę szczurów nas zaatakowało, a Elmo złapał brudnicę. Jak bardzo mu to obniża KP? Chyba nie bardzo. Dobra Elmo, nie będę marnował czaru, przeżyjesz. Nie wiem, mógł zaparzyć ci herbatki ziołowej czy coś takiego. Dobra, zwiedzamy dalej poziom pierwszy. Szukamy rzeczy, które by nas interesowały. Czy tutaj byliśmy przy tym kufrze? Proszę nie chodzić naokoło, zwłaszcza samotnie. Zdaje się, że byliśmy, ale ten kufer wygląda na niedopieszczony. Oczywiście! Natychmiast! O! Magiczny zwój. Zaraz się tym zajmiemy. Wart czytanie tak magii. Jest? Zwój porażającego dotyku. Chyba lawos ci się podoba. Natychmiast. Którego to poziomu zaklęcie? Pierwszego. Nie. Zawsze coś. Dobra. Momencik, kto to jest jeszcze kawałek niepokazany? Ten. Dobra. No i nie wiem, chodźmy tutaj. Od rogu do rogu. I przeszukujmy resztę tego poziomu. Wielki wąż. Coś, co chciałbym, żeby nasi ludzie potrafili przywołać. Szybki strzał masz. Dobra. Ognia. Dobrze. Trzy, cztery. Dobra, Funrock przyda się na coś. Zrób blokadę. Masz szarżę? Masz szarżę. Ekstra? Sia! Nie, na to liczyłem. Dobra, ty masz szarżę? Masz szarżę. Sia! Ciekawe, że tylko główną bronią wykonuje atak w takiej sytuacji. Dobra. Dobrze. Przygotuj się tutaj, w następnej turze będziesz mógł go dziabnąć. Dobrze. Przyda nam się twoja muzyka. Dobrze. Soul został truty. No cóż, nie mamy z tym za bardzo co z tym zrobić. Dobrze. Tak, nie mamy żadnego opóźnienia trucizny. Trochę zastanawiałem się, czy nie wziąć na kogoś, ale nie wziąłem jednak. Momencik, czy mam jakieś potki neutralizacji trucizny? Była chyba potki siły, co? Zapomniałem, czym były te żółte potki. Cóż, na szóstym poziomie damy Antiemu uważenie mikstur, sobie naważymy takich mikstur na takie okazje, na leczenie choroby i na naturalizację trucizn. Dobra. A póki co zwiedzajmy dalej. Zastanawiam, czy to jest oficjalna
Czy tak samo wyglądała ta świątynia w przygodzie tej Dungeons and Dragons? Bo przemieszczanie się po czymś takim mogło być problematyczne, widzę, jeżeli nie miało się porządnej mapy tego. Dobra. Thornclay? Masywny mężczyzna stoi nad łożem tortur, na którym leży najwyraźniej martwy człowiek. Wynoła stąd, śmierdziele, żadnych odwiedzin. Zdejmuje z półki pięknie wykonany topór. Nie zmuszajcie mnie, żebym go użył. Co możemy wyjść szybko? Zostaw tego człowieka! Lubisz sprawiać problemy, co? Niech będzie. Przerobię cię na żarcie dla mojej gnoli. Dobra. Nie są jeszcze bez przygotowania, więc nie mają sfery kontroli, więc możesz wycofać się. O, Sol chyba. Żmija cię. Wytrwałość, obrona, sukces. Okej, czyli chyba trucizna minęła i nic ci nie zrobiła. Dobra, light. Znajdź jakieś dobrze miejsce. Dobrze. I strzel do kogoś. Nie masz kuszy, co? Rapier ci wyekwipowałem, bo... Jak atakują u nas przy... Jak rozkażesz. Podczas spania, to raczej robił to wręcz. Pytanie, jak mogę to zrobić, żeby dobrze to zrobić, tak? Oczywiście! Oczywiście! Ładnie. Tutaj krok pięciostopowy. Staraj się wejść między nich. Ruszam! Okej. Czy nie okej? Dobra. Powinienem to zrobić krokiem pięciostopowym, to wtedy Elmo powinien być w stanie wykonać wszystkie swoje ataki. Dobra, dobijmy jego. Tak jest. No. Ja na myśli go dobić, ale trudno. Coś chcemy... O! Dobrze, utracił przytomność, nie zauważyłem. Strzel jak do niego. Życzysz. Oczywiście pudło. Mugo, ognia. Rat chyba była mikstura siły byka. Ratylight, nie marnuj strzał. Oczywiście! 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 Jak rozkażesz. Dobra, Elmo to raczej krok pięciostopowy nic nie zrobi. Oczywiście. Ile on ma KP? 21, mało ma KP, tylko po prostu wszyscy postanowili podłować. Jak sobie życzysz. Łącznie z Mugoksem. Funrock oberwał za to. Za 3 HP-ki, dobra, nie ma problemu. Oczywiście. Ludzie! Rozumiem, że podłoga w świątyni mogła być niezbyt wygodna i że się nie wyspaliście, ale to jest... Chodzi o wasze życie, więc postarajcie się. Dobra, Elmo, pokaż ile... Łącznie Elmo powinien mieć 3 ataki teraz, tak? No. Z czego 2 spudłowały. Zobaczcie listę bonusów. Minus 6 za 2 bronie. Co? Moment. Druga ręka. Moment, ty masz? Coś tu nie działa. Tak jest. Nie powinieneś mieć kary za używanie 2 broni. Jak sobie życzysz. Mugo. 6. 8. Okej.
Oczywiście. Funrock. 12, KP 21. Okej, dobra. Natychmiast. Momencik, powiedzcie mi coś. Dwie bronie. Teraz? Dwie bronie. Ale przecież masz atut do walki dwiema brońmi. Łowca, walka dwiema brońmi. Okej, nie, dobra. To nie jest tak, że kara się zmniejsza, tylko po prostu dodaje plusy. Więc ostatecznie jesteśmy okej. Z minus 6 za dwie bronie. Ale potem mamy atut, walka dwiema brońmi. I to się już zmniejsza wtedy. Dobra. Więc jesteśmy ok. Się przestraszyłem, jak zobaczyłem to minus 6. Dobra. Co my tu mamy? Dobrze. Pierścień świątyni ziemi. Nawet się tym zainteresuję. Magiczne mikstury. Trzymaj, Lavos. Kolczugi? Kolczugi są trochę warte, ale nie będę ich taszczył. Co ja gadam? Ciężki ekwipunek. Albo nie. Dobra, a ten gość coś ma? Dobrze, ruszam. Okrągła tarcza reklinów w ziemi. Wygląda bardzo niepraktycznie. Jest ciężka i ma mało KP. Dobra. Co my tutaj mamy? Piękna, rudowłosa dziewczyna spogląda na ciebie smutnym wzrokiem. Przychodzisz tu, by nas uratować. Czy jeszcze podręczyć? Jestem tu, by was uratować. Naprawdę? Nie mogę w to uwierzyć. Naprawdę, powiedz mi, jak mam cię stąd wydostać? Widzisz tu tą sztabę przy orkach? Ich też uwolnisz. W porządku, wszyscy jesteście wolni. A, dziękuję, dziękuję. Całuję cię w policzek. Light. Aż się czerwony zrobiłeś. Chciałbym cię jakoś odwdzięczyć, ale cały majątek zostawiłam w domu w Vernobok. Może chcesz się do mnie przyłączyć? O, nie, nie mogę się do ciebie przyłączyć, że jednak mógłbyś dać mi 1000 sztuk złota na powrót do domu. 1000 sztuk złota to dużo, kobieto. Dobra, jesteśmy dobrą drużyną. Myślę, że więcej wyniesiemy jeszcze z tej świątyni. Masz 1000 sztuk złota, powodzenia. Co to tyle? Idź już. Tak samo? Żaden problem. Nie. Nie mów tak, Light. 1000 sztuk złota to jest pewien problem. Ty dobrze zrobić, że nas uwolnić. My twoi dłużnicy. My nie zapomnieć. Żegnajcie i powodzenia. Czekać? My móc ci pomóc. Ja być Tulk. To być Pintark. On nie lubić gadać, ale dobrze się bić. My tylko chcieć po jeden udział w skarb. Co ty na to mówić? Pewnie to byłaby jakaś dobra opcja. Pewnie tak, ale już mamy Elmo. Elmo robi wszystko, co potrzebujemy. Dziękuję, ale nie to, Elku. Żegnaj. Tak samo tamten drugi pewnie. Dobra. Pójdę już. Dobra. Chodźmy dalej. Kurde, cały ten poziom, nawet pierwszy, jest dosyć duży.
jest zejście na drugi. Dobra, pozwiedzajmy jeszcze pierwszy do końca, zanim zaczniemy się niżej zapuszczać. Brakuje nam doświadczenia? O, niedużo. Zapisujmy co jakiś czas, chociaż gra chyba w tym momencie przestała lubić zapisy. Elmo, dobra. Podejdź do niego. Unrock. Nie wiem, czy tam nie będzie ich więcej. Tutaj są jeszcze jakieś drzwi. Dobra, Funrock, podejdź do niego, go zaatakuj. Momencik, on jest nieprzygotowany. Powinien dać mu KP 18, tak. Gdyby trafił, to byłby atak ukradkowy. Ale nie trafił. Tak jest. Da się zrobić. Dobra. Oni się nim zajmą. Dobrze, ruszam. Sol, pokaż co, na co jesteś w stanie. Ładnie. Dobra, myślałem, że tutaj ktoś jeszcze wyskoczy, ale wygląda na to, że nie. Uważajmy na te drzwi, mogą się otworzyć w każdym momencie. Dobra. Jak sobie życzysz? Ładnie. Anti. Tak jest. Jedziemy tego gościa. Elmo? Dobra. Ciekawe, że akurat trafił sztyletem, a nie trafił innymi rzeczami. Oczywiście. Oczywiście. Dobra. Tu już nie marnujmy na nich strzał. Ruszam. Super. Ruszam! Tak jest! Kolejna dziwna tarcza ziemi. Natychmiast! Natychmiast! Dajmy część tych miksturek Elmo. Mam nadzieję, że ich nie zużyje. Albo nie sprzeda. Znaczy nie, zużyć raczej nie zużyje, ale mam nadzieję, że ich nie sprzeda. Dobra, drużyno, ustawcie Ruszam. Się tutaj. Musimy po kolei otwierać te drzwi. Dobra. Czegoś takiego się spodziewałem. Trzy zombiaki. Do usług. Raz, strzelanie do nich ze strzał będzie mało wydajne. No, gdzie ty jesteś tutaj? Postój sobie. Dobra. Anti. W stanie tego gościa zaatakować. So. Ładnie. Okej. Anti się niestety wystawił. Dobra. Natychmiast. Zawsze to coś. Rafunrok, ty już nic nie zrobisz. Kurde, za cholerę nie widzę, co tam się dzieje. Jesteś w stanie go ciachnąć? Dobra. Tak, ale nie byłeś w stanie go... Trochę odejdź, żeby nie być w zasięgu. Tak jest. Dobra. Jak rozkażesz. Ciachnij go. Ten zombie jest jakiś bardziej wytrzymały. Dobra. Dobra. Kolejne pomieszczenie. Elmo, ty z przodu. Dobra. Kolejne zombie. Oczywiście. Dobra, ty poczekaj. Jak sobie życzysz.
Jak sobie życzysz. No, 6 punktów wytrzymałości, całkiem nieźle. Tak, tobie przydałaby się jakaś lepsza zbroja. Do usług. Zombie postanowił pozbierać od wszystkich cięgi. Dobrze. Ładnie. Tutaj jeszcze jest jeszcze jeden. Dobra. Dobra, ty nic. Tak jest. Jeden PW. Ruszam. Dobra. Myślałem, że nie wejdzie atak. Dobra, 45 punktów doświadczenia za każdą taką walkę. O, jest coś, gdybyśmy mieli kapłana, to byłoby pewnie jedno użycie odpędzania. Dobra. Co my tu mamy? Uwięziony gnom. Półnagi, solidnie obity, zakneblowany gnom patrzy na ciebie błagalnym wzrokiem. Mały, durny gnom, chyba cię zabiją. Nie. Co tu mamy? Nie mam na to czasu, muszę rozwiązać gnoma, a porozumieć, kim jesteś. Rozwiązać gnoma, porozumieć knebel. Jak mogę się tak znać? Dobra. Kim jesteś? Po twoim pierścieniu poznaję, że gnomy traktujesz przyjaźnie, a ja nie znalazłem tu wielu przyjaciół. Pozwól, że się przedstawię. Uonilon, twój dłużnik. Ten pierścień stał się przyczyną śmierci gnoma, który go posiadał. Ciebie też zabiją. Nie wiem o co. Nie pamiętam już skąd Nie, to chyba dostaliśmy za coś ten pierścień. Za dobre rzeczy, niezłe. Co ci się przytrafiło? Podczas wojen nienawiści wytrenowano mnie do przenikania za linię przeciwnika. Wiele razy zresztą odznaczano mnie za okazaną odwagę. Po wojnach próbuję prowadzić zwykłe życie, ale cały czas jestem wciągany do działania. Więc jak to trafiłeś? Prawda jest taka, że brakowało mi tego wszystkiego i zrobiłbym wiele, żeby wrócić do służby. Więc wysłali mnie tutaj na przeszpiegi. Powszechnie uważa się, że świątynię zniszczono 10 lat temu, ale się wszyscy zdziwią. Czemu? Co odkryłeś? Różne frakcje świątyni prowadzą ze sobą wojnę o te wyższe poziomy, a niżej rozpościera się domena jeszcze gorszego, pierwotnego zła. Świątynia znów szykuje się do czynu. Co planujesz? Potrzebuję mojego sprzętu. Większość powinna spoczywać w tajnym przejściu zaraz obok. Miałem skórzany pancerz, magiczny sztylet i plecak z paroma drobiazgami. Będę wdzięczny, jeśli mi to oddasz. Gdzie się znajdę? Ukrywałem się w małym pomieszczeniu po drugiej stronie świątyni Ziemi. Zaznaczę ci go na mapie. Wygląda mi to na stare pomieszczenie medytacyjne, ale nikt tam się już nie zapuszcza. Dobrze, przyniosę ci twój sprzęt. Dziękuję. Do zobaczenia w... Czy on to rzeczywiście zaznaczył? Rzeczywiście nam zaznaczył. Okej, tajne przejście obok. Jak sobie życzysz? Ciekawe. Dobra, tutaj może coś znajdziemy? Natychmiast. Nie. Dobra, no to otwórzmy te ostatnie drzwi. Dobra. Jest nad jakiś kufer, może to jest to. Dobra. Natychmiast. Ognia. Natychmiast. Nie możemy tam dalej wejść. Na razie to nie ma znaczenia, tylko atakuj. Funrock. Do usług. Ładnie strzelasz, tylko ten łuk jednak ma pewne wady. Dobra.
Chcemy poczekać na nich, aż podejdą, chyba tak. Okej. Okay. Dobra, ściągnijmy tego gościa. Ty nic za bardzo nie zrobisz. Soul, liczę na rozpłatanie, super. Ekstra. Dobra, Funrock. Co tu widzisz? Oczywiście. Oczywiście. Jak rozkażesz. Dobra, mamy tutaj rzeczy. Moje sakwy są zbyt ciężkie. To dajmy je to komuś innemu. Dobra, Anti, ty poniesiesz te rzeczy, jesteś dosyć silny. I... Dobra, jak znajdziemy tego gnoma, w sumie możemy przyjąć dodatkowego może jeszcze członka do drużyny, chociaż musiałbym zobaczyć, kim on jest. Jest tylko jakimś łotrzykiem, to nie wiem w sumie, czy chciałbym wymienić Funrocka. Znaczy, co ja mówię? Oczywiście, że chciałbym wymienić Funrocka. Okej. Okay. Nie prosiłem o to. Soul. Ale dobra. Nie ma przygotowania. Powinieneś mu w stanie zasadzić ukradkowy atak? Powinieneś, gdybyś trafił. Dobra. Dobra. Zajmijmy trochę bliższą pozycję. Jak rozkażesz. Dobrze. Nawet ty nic nie zrobisz. Do usług. Jak sobie życzysz. Próbował ci oddać strzały. Skoro się odsunąłeś, czy jesteś w zwarciu? Chyba niekoniecznie. Natychmiast. Wow, 16 PW. Funrock oberwał. Oczywiście. Dobra. Dobra. 2, 3. Ładnie. Tak jest. Mogłem się przeruszyć. Poruszyć tylko krokiem. Wtedy nie dostałbym ataku. Dobra. Do usług. Na razie wyłączmy szybki strzał. Jak sobie życzysz. Dobra, on jest w zwarciu, to wy nic nie zrobicie. Funrock. Nic nie zrobisz. Dobra. Ruszam. Troszkę z nim się możemy jeszcze pobawić. Jak sobie życzysz. Ma tarczę. Natychmiast. Całkiem niezłą pozycję, że nie możemy go flankować. Dobra, Elmo, 3 ataki, pokaż na co ci stać. Dobra. Elmo! Tej bardziej lepszej broni rzucasz pudło. Dobra, to ci za dużo nie pomoże. Do usług. Ugo, co jest? 26 KP. Oczywiście. Oczywiście. Dobra. Orkiem ziemi zwinność psa uskutecznia. Wszystkie miksturki zużyłeś. Dobrze. Oczywiście. Oczywiście. Dobra. Serio? No, dlaczego? 3, 4, 14, okej, okay, to
drugą mniej celną bronią wyrzuciłeś 14. Starczająco, żeby nie trafić. Jak rozkażesz. Sol, co jest? 7. Ludzie, skupcie się. Jeden orklin was powali. Do usług. Mugo, 4. Tak jest. Blame the RNG. Oczywiście. Dobra. Ruszam. Serio, ma brak pełnej sprawności, to mu obniża KP, ale jak się wyrzuca jedynkę, to nie ma żadnego znaczenia. Dobra, Funrock prawie zginął. Dzięki wam. Dobra. Tak jest. Staniesz leczenie średnich ran, Funrock. O, wyleczyło tyle, co lekkie. No cóż. Dobra, Mugox, może teraz ty plądruj. Jak sobie życzysz. Do usług. Dobrze. Ćwiekowana tarcza. KP plus 2. Mech. Jak sobie życzy. Dobrze. Trochę złota rzucają te potwory tutaj. Strzelny szczur. Nie jest pan Kunkun. Może jakiś... Może jakiś... Jakaś rodzina pana Kunkuna. Dobra. Tam brakuje nam jeszcze 300 punktów doświadczenia. Jaki ładny, duży korytarz. Wszyscy są. Stawcie się tutaj, Elmo. Dobra. Dobra. Może trochę zająć. Czy możemy coś zrobić, żeby to przyspieszyć? Możemy w sumie przywołać jakiegoś potwora, co? Zobaczmy, jak duża żmija wygląda. O, fajnie. Coś, co oczekiwałbym, że rzeczywiście to się nazywa duży wąż. Jak sobie życzysz. Cel zablokowany, tutaj masz do niego strzelić. 7 PW, ładnie. Funrock, ty nic nie zrobisz. Elmo, 3 ataki. Dobra. Elmo, 7. 9. Jak rozkażesz. Kostki mnie dzisiaj nie lubią. Dobra, muzyka barda się nam skończyła. Da się zrobić. Halo? Co? Pytałem się, czy wszyscy są na miejscu. A, dobra. Sam sobie zaśpiewałeś, okej. Okay. Dobra, jak tu najszybciej można dotrzeć. Natychmiast. Dobra, Light. Nie był twój popisowy wyczyn. Atak podcinający nieudany. Cel nie może zostać zaatakowany w ten sposób. Duża żmija. Próbowałeś podciąć dużą żmiję. Orklinie. Spoko. Dobra. Mogo. Ten gość nie ma tarczy. Możemy sobie chyba pozwolić na szybki strzał. Dobra, żmija nie za bardzo też trafia. Wszyscy mają ostatnio chyba zły dzień, jeżeli chodzi o rzuty ataku. Tak, magiczne pociski. 2 w niego.
powiedzmy jeden niego. Okej, starczająco prosto na zero zadaliśmy mu obrażeń. Starczająco na tyle, żeby dalej stał. Dobra. Czym się chcemy zająć? Może nim najpierw. Tak jest. Natychmiast. Duża żmija, na razie się nie popisuje. Długo, możesz tutaj jakoś podejść? Natychmiast. Ładnie, trafienie krytyczne. Natychmiast. Dobra, czy możemy go oszołomić? Dobrze. Musimy mieć chyba linię linię wzroku. Dobrze. Dobrze. Rzut obronny oddany. Oczywiście 20. Okej. Funrock, ty za bardzo się tutaj nie przydasz. Dobra. Ładnie. Dobra, dobij go sól. Ładnie. Ładnie. Teraz będą się leczyć. Natychmiast. Nie! Light! Gdzie... Okej. Okay. Myślałem, że jakąś dziwną drogę znalazł sobie naokoło. Natychmiast. Dobra, duża żmija nam padła. Tak jest. Oczywiście. Dobra, ty nic nie rób. Dobra, ty krok pięciostopowy. Dobra, dobra. Ładnie, to nam chodziło. Ruszam. Dobrze. Cel zablokowany. Do usług. Z boską wolą. O, duża żmija może przeżyć. Tak jest. Lawos, ty nic nie rób. Oczywiście. Ty, Funrock, umiesz się przedzierać, tak? Myślałem, że ty się umiesz przedzierać, Funrock. Oczywiście. Momencik. Pytanie. Czy ty umiesz się przedzierać? Przedzieranie się minus 2. Z jakiegoś powodu Funrock nie uczy się w przedzieraniu. To jest łotrzyk, który nie umie się przedzierać. Chyba najbardziej przydatna umiejętność dla łotrzyka, której Funrock nie posiada. Ja chyba w sumie wcześniej to zauważyć. Możemy coś z nim zrobić? Nie, nie z Lightem. Jak sobie życzysz? To masz może jakieś czar druida? Mniejszy nie. Dobrze. Spróbujmy go jeszcze raz oszołomić. Tak jest. Nieudany. Okej, okay, dobra. To może nam trochę pomoże. Oczywiście. Dobra. KP22, ale i tak wszyscy podłują, bo... Co jest nie tak z tym generatorem liczb losowych? Nie rozumiem. Tak jest. Tak jest. Do usług. Jak sobie życzysz? Oczywiście! W końcu!
No. Dobra, tych drzwi może jeszcze na razie nie otwierajmy. Domyślam się, że oni raczej nie mieli nic ciekawego. Do usług. Dużo potek. My możemy... Możemy ich użyć. Oczywiście. Łyknij sobie. Unrok. Do usług. Dobrze. I tutaj jeszcze jeden gość. Jak sobie życzysz. Dużo strzał mamy. Nie powinniśmy ich w żaden sposób żałować. Z boską wolą. Dobra. Dociekają w pierwszej części. Awanse. Barbarzyńca. Umiejętności. Co nie, przedzieranie się to... Umiejętność, która każdemu się przydaje. Atuty. Dobra. Większe rozpłatanie. Jest tak samo jak rozpłatanie, tylko że możemy wykonywać nieskończoną ilość ataków. Czyli jak Sol wpadnie w grupę goblinów, to jak zacznie ich ciachać, to w jednej turze może ich zaciechać tyle, ile jest w zasięgu ataku. Dobra. Mugo. Łowca. Daj mi ci po pierwsze to, co się bardziej przydaje. Leczenie, nasłuchiwanie. Masz jeszcze dwa punkty. Jeśli nie zwiększyłem. Dobra, co dla ciebie chciałbym mieć? Nie mam za bardzo pomysłu. Uniki brzmią ok. Ulubiona broń. Moment, ty już masz długi łuk? Bo już ci dawaliśmy długi łuk, co? Chyba nie. Z tego co pamiętam, chyba ci dawaliśmy długi łuk, ale może mogę się mylić. Nie. To dostaniesz ulubioną broń długi łuk. To da ci plus jeden do rzutów na atak. Dobra. Anti. Druid. Przedzieranie się. Atuty. Tobie chcieliśmy dać ważenie mikstur. Ważenie mikstur. Druid powinien mieć nie, umieć ważyć mikstury, a poza tym masz dużo ciekawych zaklęć, z których ciekawe mikstury będzie można uważyć. Dobra, to tyle. Bard, light, aktorstwo, koncentracja, przedzieranie się. Używanie magicznych urządzeń może na razie mniej. Wycena, wyczucie zamiarów. Chociaż będzie mógł używać różdżek, które Lavos będzie mógł mu zrobić. To będzie ciekawe kombo. A dla ciebie co ja chciałbym? Możemy mu dać również strzał z bliska, żeby w przyszłości mógł lepiej strzelać z kuszy.
Ale jego zręczność plus 2 nigdy nie będzie zbyt dobry w strzelaniu w kuszy. Żeby mu dać uniki... Nie ma nic za bardzo, co chciałbym dla ciebie mieć. Możemy mu maksymalizować czar, ale my... Dobra, dajmy mu strzał z bliska i w przyszłości również będzie miał precyzyjny strzał, więc będzie w stanie... Będzie się nadawał do strzelania w zwarciu. Dobra. Gdzie to było strzał z bliska? Tu. Zaklęcia, czy coś chcemy ci zmienić? Śliskości w ogóle nie użyłem. Kurczę, powinienem móc to zmienić. Co poziom. Z jakiegoś powodu nie mogę. Mógłbym ci dać uśpienie, znaczy nie uśpienie, tylko ciszę. Zamiast śliskości, ale z jakiegoś powodu... A nie, moment, cisza to jest drugopoziomowy czar. To może to w przyszłości jeszcze weźmiemy. Dobra. Lavos, czarodziej. Tak, czaroznawstwo, koncentracja. Przedzieranie się i pozostałe niepotrzebne ci rzeczy. Stworzenie magicznej broni. Spróbujmy może dać mu maksymalizację czaru. Dobra. Mamy jakieś dodatkowe zaklęcia. Oczywiście bierzemy najlepsze. To jest zły opis. To chodzi, że critical range, czyli zwiększa dwukrotnie szansę na krytyka, a nie, że podwaja zasięg normalnej broni. Więc to jest ewidentny błąd w tłumaczeniu. Krąg ochrony przed złem. To może się przydać nawet. Nieruchomienie osoby już mamy na bardzie. Więc na razie nie widzę nic, co by się bardziej przydało. Okrąg ochrony przed złem może być przydatne. Ale coś z drugiego poziomu chcemy jeszcze wziąć? Nie. Kula niewidzialności też brzmi ciekawie. O, głęboki sen. To jest jak sen, tylko że lepszy. Okej, to weźmy to. Dobra, czy coś chcemy pozmieniać w zaklęciach? A momencik, jeszcze maksymalizacja czaru, ile zwiększa? Trafisz niezwykle skutecznie. Wzmocniony i zmaksymalizowany czar korzysta z obu atutów maksymalnie. Maksymalizowany czar zajmuje przedział o 3 poziomy wyżej niż normalnie. Czyli co, magiczne pociski byłyby na 4 poziomie?
Jestem w stanie coś takiego w ogóle zrobić? Magiczny pocisk. Nowy poziom czaru 4. Nie wiedziałem, że to aż tak dużo zajmuje. Myślałem, że to jeden czy dwa poziomy zwiększa, plus 3, to ciężko będzie. Dobra, w każdym razie weźmy coś nowego jeszcze. Możemy wziąć drugą ognistą kulę. Możemy wziąć ten krąg ochrony przed złem. Na poziom drugi. Weźmy pajęczynę. No i dobra, to tyle. Ty. Poziom trzeci. Mamy uleczenie choroby. Może się przydać. Chociaż to w przyszłości zrobimy z tego miksturki jakieś. Dobra, zastanowię się jeszcze nad tym, co tobie dać. Tak na razie jeszcze nie jesteśmy. Nie będziemy obozować przez chwilę, więc zostawimy. Dobra, to tyle w tym odcinku. Jak widzicie, powoli ruszamy do przodu, ale trochę to zajmuje czasu. Dobrze, że przynajmniej, że doświadczenie jest spoko i szybko awansujemy w bitwie. Momencik. A właśnie, Mugox, może ty masz nowe zaklęcie? O, masz drugie zaklęcie. Mogę ci dać przywołanie sojusznika. Zmienia jedno zwierzę w twojego przyjaciela. No zobaczymy, może się przyda. Kiedyś. Chociaż to... Albo magiczny kieł. Dobra. Czekam, aż Elmo będzie miał zaklęcia. Zaklęcia łowcy. Dobra. Póki co to tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.